Dzień dobry, witam Państwa. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest pan Jerzy Langer, legenda Solidarności, no nie tylko wałbrzyskiej, nie tylko dolnośląskiej, ale myślę, że i ogólnopolskiej, a także świeży nabytek Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Państwu. Panie Jerzy, to było, myślę, nie tylko dla mnie, ale dla wielu mieszkańców zaskoczenie, że pan przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości, a może nie tyle do Prawa i Sprawiedliwości, ile w ogóle do partii. Znaczy tak, całe życie byłem oczywiście bezpartyjny i wydawało się, że tak pozostanie do końca życia. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy przestałem już być etatowym działaczem związku, któremu poświęciłem sporo lat, prawda, bo od samego początku powstania Solidarności, 16 lat pracowałem w Komisji Krajowej w Gdańsku, więc to też kawałek czasu i wówczas mogłem tylko i wyłącznie kibicować, prawda, i Prawo i Sprawiedliwość z tej racji, że posiadało i posiada program najbliższy moim poglądom, prawda, najbliższy interesom pracowników, interesom społecznym w mojej ocenie. Także ciągle kibicowałem i bardzo często włączałem się w jakiś sposób w różne akcje, prawda, organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Od dłuższego czasu koledzy z Prawa i Sprawiedliwości namawiali mnie, żebym wzmocnił szeregi Prawa i Sprawiedliwości. I tak naprawdę momentem takim, nazwijmy to krytycznym, który zdecydował, że postanowiłem przystąpić do tej partii, były wystąpienia moich dawnych kolegów, prawda, którzy opowiadają się za tak zwaną obroną demokracji. Jazgot, który w tej chwili ma miejsce w mediach, głównie koncentruje się na Trybunale Konstytucyjnym, prawda, nie zauważają ci politycy, politykierzy i inni, którzy gdzieś tam się gromadzą, jak istotne zmiany, istotne z punktu widzenia interesów społecznych, prawda, w tej chwili zachodzą. W związku z tym postanowiłem przystąpić do Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że swoje doświadczenie będę mógł również wykorzystać w działalności tej politycznej. Panie Jerzy, no, słyszę komentarze. Jedni bardzo chwalą, bardzo są zadowoleni z tego, że partia zyska taką osobę jak pan, ale no, jest sporo też krytyków tej decyzji. Docierają takie krytyczne głosy do nas. Ciebie, panie, to zawsze tak będzie, że są zwolennicy i przeciwnicy różnych rozwiązań, różnych formacji politycznych, różnych środowisk. No, tak jest świat skonstruowany. Nie jesteśmy na ziemi, prawda, w nagrodę, tylko to nie jest raj. Raju nigdy tutaj nie zbudujemy. Na raj trzeba sobie ziemskim życiem zapracować, prawda? Więc trzeba dokonywać wyboru. Ja dokonuję akurat takiego wyboru i tak szczerze mówiąc, nie interesują mnie krytyczne głosy. Jak do tej pory w swoim życiu dokonywałem, myślę, że dobrych wyborów, bo w momencie, kiedy rodziła się Solidarność, poświęciłem się jej, właściwie można powiedzieć, poświęciłem również w pewnym sensie moją rodzinę, bo tak naprawdę po stanie wojennym ja robiłem to, do czego się zobowiązałem, jakiego wyboru dokonałem. Natomiast no, rodzina w tamtym okresie czasu płaciła ogromną cenę, ale to była cena, która kosztowała wielu, prawda, po to, żebyśmy w tej chwili żyli w kraju wolnym, żeby również tacy krzykacze, prawda, wrzeszczący, prawda, że bronią demokracji, mogli zgodnie z tą demokracją chodzić po ulicach i krzyczeć. I krzyczeć, właśnie. A skąd się biorą ci krzykacze? Znaczy, przede wszystkim myślę, że część środowisk politycznych, które nie mogą się pogodzić z utratą władzy. Myślę, że również osoby, które się czują zagrożone, prawda, do tej pory mogły korzystać z przywilejów, ale też z tego, że prawo niezbyt skutecznie ścigało, prawda, różnych przestępców. Mm-hmm. Łapówki były dosyć powszechne, prawda. No ale sądzi pan, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości
możliwości, takie praktyki będą ukrócone? Oczywiście, że nie. Tak jak powiedziałem, raju nie zbudujemy, prawda? Ludzie, natura ludzka jest taka, prawda, że często ulega różnym pokusom. Natomiast myślę, że wiele można wyeliminować, jeżeli chodzi o patologie, które towarzyszą w życiu społecznym, w życiu politycznym, w życiu kraju. Także te patologie w wielu przypadkach można w sposób znaczący ograniczyć, prawda, i tego pewnie wiele środowisk się boi. Chciałby pan do tego przyłożyć rękę, wstępując do partii? Oczywiście, że tak. Ponieważ, jakimi narzędziami pan dysponuje? Przede wszystkim chcę wzmocnić, prawda, szeregi tutaj Prawa i Sprawiedliwości. I uważam, że również w Wałbrzychu dobra zmiana jest przydatna, konieczna. Przecież się dokonała niedawno. To dobra zmiana, nie widzi pan tego? Tak. Ja myślę, że tutaj jest wiele możliwości, prawda, poprawiania, jeżeli chodzi o działalność tutaj, funkcjonowanie miasta. Na przykład? Podawać przykładów dużo, prawda, swego czasu nawet na ten temat gdzieś tam pisałem, prawda, władza przede wszystkim ma służyć. To jest służba, a nie rządzenie, oczywiście, prawda, i mówienie, którędy mają ludzie przechodzić, prawda, żadne tabliczki, tak jak na Podzamczu, prawda, zamiast zrobić przejście dla pieszych tam, gdzie ewidentnie widać, prawda, że jest taka potrzeba, że ludzie wydeptali sobie tą ścieżkę, która jest im konieczna do przejścia na drugą stronę ulicy, to zamiast stawiać tablicę nie deptać zieleni, należało zrobić po prostu przejście, prawda, dla pieszych. I takich przykładów możemy mnożyć. Możemy mówić przykładowo o parkometrach przed szpitalem na Piaskowej Górze, prawda? O ile można tłumaczyć, że w centrum miast zakłada się parkometry po to, żeby ograniczyć ruch, tak, żeby mieszkańcy korzystali w większym stopniu z komunikacji miejskiej, to tyle na prowincji, można powiedzieć, czy Wałbrzycha, zakładanie parkometrów, to jest ewidentnie tylko i wyłącznie po to, żeby wyciągnąć z kieszeni, prawda, mieszkańców. Bo miasto jest zadłużone bardzo, panie Jerzy. No tak, ale nie tymi metodami, prawda, dlatego, że jest miasto zadłużone, nie można wykorzystywać osób, które tam nie przyjeżdżają dla przyjemności. To nie jest centrum miasta, prawda, że ktoś przyjeżdża na lampkę wina czy filiżankę kawy, tylko tam ludzie przyjeżdżają albo chorzy, przyjeżdżają do przychodni, które są w szpitalu, albo przyjeżdżają odwiedzać chorych, czasami bardzo ciężko chorych, prawda? Więc stawianie tam parkometrów uważam, że jest to po prostu nieludzkie, prawda? I będę starał się tutaj przy pomocy kolegów z Prawa i Sprawiedliwości wpływać na władze miasta, żeby, prawda, w większym stopniu, żeby były bardziej wrażliwe na losy ludzi, a nie patrzyły tylko i wyłącznie na... Przewagi w Radzie nie ma Prawa i Sprawiedliwości. No tak, ale są jeszcze inne możliwości. Myślę, że niedługo poinformujemy Państwa, co zamierzamy robić. Mam już parę pomysłów, które ożywią tutaj również i to środowisko, do którego przystąpiłem. A ono jest uśpione? Może nie jest nie tyle co uśpione, ale... Może go nie ma? Jest, tylko że słabo, moim zdaniem troszeczkę mało widoczne, prawda? Jeżeli nawet trzech czy czterech radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości zabiera głos na Radzie Miasta, siły ten głos nie ma, ponieważ Platforma Obywatelska ma taką przewagę, że nie musi się liczyć z oponentami, prawda? W związku z tym ich głos jest niewidoczny, prawda? Natomiast z informacją do społeczeństwa trzeba docierać, trzeba rozmawiać z ludźmi, trzeba szukać problemów, prawda, z którymi ludzie się borykają i starać się im pomóc je rozwiązywać. Był pan wczoraj na spotkaniu z panem prezydentem Dudą? Oczywiście, że byłem. Byłem ja, była córka, był wnuk. Muszę powiedzieć, że prezydent Andrzej Duda
mnie osobiście bardzo zaskakuje i to pozytywnie, prawda? Z tej racji, że ja miałem okazję prezydenta Andrzeja Dudę poznać jeszcze, kiedy był ministrem w kancelarii Lecha Kaczyńskiego. Oczywiście to nie była znajomość jakoś bardzo bliska, na przykład tak jak ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim. Natomiast wówczas postrzegałem prezydenta Andrzeja Dudę jako świetnego fachowca, bardzo merytorycznego. Natomiast nie byłem świadom, że on posiada taką zdolność nawiązywania kontaktów bezpośrednio ze społeczeństwem, z ludźmi, prawda, że jest tak otwarty, że posiada cechę, którą, nie chcę mówić, że odziedziczył po Lechu Kaczyńskim, prawda, ale którą również Lech Kaczyński posiadał. Mówienie, prawda, z głowy, bez kartki, jak jego poprzednik, prawda, który miał napisane i czasami jeszcze robił różne błędy. Tak, to no Andrzej Duda właśnie ma wyjątkowy dar od Pana Boga, prawda, nawiązywania kontaktu swobodnego, przekazywania swoich myśli, ale przede wszystkim myślę, że też jest istotne, o czym mówił wczoraj w Siebodzicach, że reagując na transparent, który został przywieziony z Wałbrzycha, prawda, że drobnych zmiany nie oddamy, to on zauważył ten transparent, prawda, i cieszył się, że akurat takie hasło również w Siebodzicach zabrzmiało i przyrzekł, że on i środowisko, z którego się wywodzi, prawda, czyli obecny rząd i większość parlamentarna, że doprowadzą tą zmianę do końca, czyli będą realizować program, a zarazem obietnice, które zostały zawarte ze społeczeństwem, które im dało właśnie mandat do sprawowania tej władzy i realizowania tego programu. Mhm. Ale jest wielu takich, którzy nie wierzą w dobrą zmianę. Głośno o tym mówią, chcą protestów na ulicach chociażby. Znaczy tak, no ale tak jak już przedtem powiedziałem, prawda, że protestują nie mając punktu zaczepienia, to więc krzyczą o Trybunale Konstytucyjnym, nie widząc tych zmian, które już zostały zapoczątkowane, prawda? Przepraszam bardzo. Zmiany takie jak w prawie pracy, które dotyczą tych relacji pracodawca-pracownik, prawda? Ja mogę tu podać kilka przykładów, prawda? Bo dla przykładu do niedawna Państwowa Inspekcja Pracy, chcąc skontrolować pracodawcę, nawet mając wiedzę, że przykładowo zatrudnia pracowników na czarno, musiała go wcześniej uprzedzić. 7 dni wcześniej, prawda, miała obowiązek uprzedzić, żeby do pana przepraszam bardzo, za tydzień przyjdziemy. Natomiast w chwili obecnej już inspektor może przyjść i sprawdzić. Do niedawna, zresztą sam byłem zaangażowany jeszcze pracując w Komisji Krajowej, ale później jeszcze będąc członkiem Rady Ochrony Pracy przy Sejmie, to chcieliśmy realizacji postulatu, który w pewnym sensie by również wyeliminował to zjawisko, natomiast zjawisko pracy na czarno, prawda? Bo do niedawna, nawet jeżeli inspektor przychodził i złapał kogoś zatrudnionego na czarno, pracodawca miał wymówkę, że jest to jego pierwszy dzień pracy. No tak. Dzisiaj... Zanim pracownik przystąpi do wykonywania swoich obowiązków, musi mieć już uprzednio podpisaną umowę na piśmie. Tak. To budżetu państwa nic nie kosztuje, natomiast niewątpliwie wpłynie na wyeliminowanie choćby w części tego zjawiska, przeciwko czemu Platforma Obywatelska z przewodniczącą ówczesnej Rady Ochrony Pracy, naszą posłanką panią Mrzygłocką, prawda, protestowali i nie chcieli się zgodzić. Także to są tylko, mówię o prawie pracy, tam jeszcze trwają już prace, jeżeli chodzi, zaczęła się praca już nad zmianą reformy emerytalnej, prawda, czyli powrotem do tego niższego wieku emerytalnego. W tej chwili zaczynają się już właśnie prace nad tym. Kolejna już zrealizowany punkt programu Prawa i Sprawiedliwości, sześciolatki, prawda. Tak. Tutaj rodzice mają prawo rodziców, i mogą decydować o tym, kiedy
to dziecko pójdzie do szkoły, a nie mądrzejsza pani minister, prawda, czy większość parlamentarna, prawda. Także tutaj to już jest realizowane. Myślę, że... No i 500+, tak? No 500+ to już jest standard, prawda, ale to już o tym nie mówię, ponieważ myślę, że nie ma w Polsce nikogo, kto by o tym nie słyszał i nie wiedział. Natomiast, tak jak powiedziałem, to nie jest jedyny element tego programu, który już został w jakiś sensie zrealizowany, a kolejne czekają, właściwie już są zrealizowane. Wczoraj prezydent mówił o programie mieszkaniowym, mówił również o zmianie podatków w Polsce, prawda, bardziej przyjaznych również nie tylko dla tych, którzy płacą, ale przede wszystkim tych, którzy próbują omijać te podatki, prawda, i oszukują. Także myślę, że tutaj tych wiele zmian może cieszyć. Mnie osobiście bardzo cieszy, że wraca się do pomysłów, projektów, które pozwolą przykładowo odbudować przemysł stoczniowy. W czasach tamtej koalicji mówiono, że trzeba likwidować polskie stocznie, prawda, gdyż Unia Europejska nie pozwala na jakiekolwiek wsparcie tego przemysłu. Okazuje się, że można wprowadzać mechanizmy, które pozwolą, prawda, nie odbudowywać ten przemysł, prawda. No, byliśmy świadkami niedawno podpisania tego porozumienia z górnikami, prawda, więc jest to też bardzo istotne element, prawda? Pani premier przyjechała z tego szczytu ekologicznego, nazwijmy, prawda, klimatycznego, z konkretnym osiągnięciem, prawda, że owszem, Polska się zobowiązuje do redukcji emisji CO2, natomiast nie będzie to robić własnymi sposobami, czyli tutaj, prawda, nie trzeba będzie zamykać kopalń, tylko trzeba będzie wykorzystywać te polskie złoto, prawda, w taki sposób, żeby też ograniczyć tą emisję CO2. To, no, mógłbym mnożyć jeszcze tych przykładów, ale to jest właśnie to, że tego krzyczący o obronę demokracji, tego w ogóle nie chcą zauważyć, a czasami się nawet temu przeciwstawiają. No dobrze, czyli mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość to Prawo i Sprawiedliwość wałbrzyskie. No, będzie się cieszyć z nowego nabytku, z tego co słyszymy, będzie pan działał intensywnie, tak? Znaczy, będę starał się pomóc. Jak to wyjdzie, to trudno mi w tej chwili powiedzieć, prawda, na jakiekolwiek oceny można, prawda, znaczy takie, jakiekolwiek oceny można dokonywać po jakimś tam czasie. Ja obiecuję koleżankom i kolegom z tej formacji politycznej, że będę ich na pewno wspierał w sposób czynny. No to życzymy panu w tym wspieraniu wszystkiego najlepszego. Dziękuję za przybycie do studia. Wszystkim państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję również. Rozmawiałam z panem Jerzym Langerem, nowym nabytkiem Prawa i Sprawiedliwości w Wałbrzychu. Dziękuję.